Come on, boys. No, postanowiłem chodzić na bosaka. Zacząłem tydzień temu. Dziennie chodzę około 3 km. Tak, 3 km chodzę. Akurat tyle mi wybija. Chcę sprawdzić, jakie daje to plusy, jakie daje minusy. Trochę mnie ścięgna rwą przy prawej nodze. Ale ogólnie znoszę to dobrze. Spodziewanie. Muszę uważać tylko na pszczółki. Boysy! Muszę uważać na pszczółki, żeby nie nadepnąć na którąś. Trasa jest dość taka uformowana. Dużo trawy. Później trochę dużo takiego suchego betonu, można powiedzieć. Teraz na przykład będę wchodził w takie ekstremalne trawy. Boys! Te trawy są dość obfite. Te, jak one się nazywa, chwasty są. Muszę uważać na chwasty. Parę razy sobie stąpnąłem na te chwasty. No, uczucie jest dość takie. Halo! Jesteś na bosaka, na łączkach. Come on, boys! O, zobaczcie, to jest Freddy. Louis, come on. A gdzie Goldie? Trzy psy. Z trzema psami wychodzę. Dwie ciuciułały i jeden cocker spaniel. Cocker spaniel oczywiście w przodzie. Uwielbia ptaki. Bażanty. A oni? Tak, Freddy, Louis, come on, boys, come on. To akurat syna są psy. Muszę trochę do nich po angielsku gadać, bo są wychowywani przez mamę Angielkę, czy właścicielkę, a ja jestem tylko lekko jednojęzyczno, a na drugi półjęzyczno. Także muszę czasami używać tych zwrotów. Chociaż po polsku też do nich gadam. No i teraz zobaczcie takie ekstremalne trawy. Ostro, ostro. No. Jak czapla chodzę. Tu jest mokro. O, jak tu mokro. Tutaj są takie różne temperatury. Wiem, że teraz w Polsce to ponoć jest przeszło 30. Goldie, come on! O, tutaj piesek. Come on! Come on, boys! W Polsce jest ponad 30, a my tu mamy w tym momencie 18. Prawda? 18 stopni. Trawy wysokie. Pierwszy raz pamiętam, jak zdjąłem buty. No okej. Okay. I tak sobie myślę, Jezu, chodzę po tych drogach. Tam psy się załatwiają. Niechcący można stąpnąć, wiecie, w niespodziankę, nie? A później sobie tak pomyślałem, kurna, jaki ty kopnięty jesteś. Wszystko jest naturalne. Wszystko jest naturalne. Co się stanie? Przecież jest woda. Można umyć. Ale chodzi o coś zupełnie innego. Muszę wam zdradzić, że przygotowuję się do biegu z moim synem, biegu maratońskiego. To jest maraton za dokładnie tam 70 parę dni. On się nazywa maraton Loch Ness. Jak sobie wbijecie tam Google, to wam wyskoczą te strony. Biegnie się wzdłuż tego jeziora słynnego, jeziora Loch Ness. Będę miał telefon przy sobie, mam nadzieję, że
widoczny. Uwidocznię jako pierwszy tego potwora Nessie. A to by było. Ja sobie biegnę, prawda, po prawej. Albo się czołgam, bo to jest bitmaraton. 42 km. A po prawej stronie Nessie. To by było wesoło. A teraz zmienia się. O cholera! Zmienia się troszeczkę ukształtowanie. Trawka jest taka miła. Boys, this way! Bo pochrzaniło im się. Tu jest masę takich ścieżek wydeptanych. I przez spacerujących, i przez zwierzęta. Ale chłopcy są zaoferowani czymś innym. No. Okej, idziemy dalej. Także sprawdzam. Słuchajcie, sprawdzam. Tak. Sprawdzam wytrzymałość na moje stopy. Pobudzam je. Od, tak jak powiedziałem, od tygodnia. Czy odczuwam pozytywne efekty? Poza pobudzeniem takim lekkim i teraz zimnem w nogi i tym, że mnie coś non-stop kuje od dołu, szczerze jeszcze nie. Może to będzie wymagało dłuższego treningu. I tak zakładam, aż do zimy. Bo w zimę też będę na bosaka chodził, ale krótko. Chcę się zaznajomić ze śniegiem, a później jak spadnie oczywiście. Jak nie ze śniegiem, to z rosą, taką zamarzniętą. No zobaczymy. Znaczy, zacząłem w lato. Ponoć to jest najbardziej sprzyjająca pora do zaadoptowania się. No, psy mogą, zwierzęta mogą. To dlaczego ja nie mogę? No dobra. O, i teraz tutaj zaraz będzie. O, już mi dał sygnał, że przeszliśmy kilometr. Kilometr przeszliśmy i teraz czeka nas taka trasa pod górkę. Ale tu kiedyś ten teren był bardziej rozkopany, bo miało tu stanąć osiedle. A i stoi takie, wiecie, o, pokażę wam. O, tam na horyzoncie widzicie. Stoi takie osiedle domeczków. Drogich zresztą. Ponoć są świetne, rewelacyjne są. Same się ogrzewają. Przy każdym jest zamocowana ta ładowarka do Tesli czy do elektryka. Koszt takiego domku ile? Chcecie wiedzieć? 250 tysięcy funtów. No. To ile teraz jest funt? Przeszło 5. No to ładnie, co? 250. To w Polsce. Come on, boys. Czekają, muszę ja być liderem. Goldie, stay. A, on, o, zapomniałem powiedzieć. Tutaj dochodzimy do takiego newralgicznego punktu. Tu noga, Golduś. Tak. Czasami wychodzimy i tu niespodzianka. Idzie kolos z kilkoma psami. No i wiaterek tu mamy ostry. Czekajcie, aha. Bo o tych domach miałem powiedzieć. Że za te pieniądze, prawdopodobnie w Polsce, to by taki mały, fajny pałacyk sobie kupił. Ceny są niesamowite. Ale cóż, jak się żyje w takim kraju, to trzeba machnąć na tą ręką i iść dalej. Człowiek się doprowadzi do jeszcze większego stresu. Chociaż jak byłem ostatnio w sklepie polskim, zobaczyłem na przykład majonez. Funt 50. Majonez. Nieźle, co? Potem